To mało znana historia, ale zapewniam, że jest niezwykle przerażająca. Tajemniczy karton znaleziony na obrzeżach Poznania. Jak się pewnie domyślacie, w jego wnętrzu kryło się coś, czego raczej nikt z nas nigdy nie chciałby zobaczyć. Obok leżały odcięte ludzkie nogi. To właśnie te znaleziska okazały się kluczowe i doprowadziły do schwytania trzykrotnego mordercy, który zabijał już od kilkunastu lat. To jedyna oficjalnie dostępna fotografia Kazimierza Polusa. Zdjęcie pochodzi z okładki tygodnika Wprost. Kazimierz Polus wiedział już, że czeka go śmierć. Właśnie pamiętam, jak taki, on był taki chudy bardzo, taki... Tutaj też właściwie wyglądał tak, jako chudy. Tak, ale on taki zawsze był. Właśnie taki chudy, żelasty. Kazimierz Polus urodził się 90 lat temu, w 1929 roku w Poznaniu. Już jako 19-latek miał pierwsze problemy z prawem. Był wielokrotnie karany. Rozboje, napady, a przede wszystkim molestowanie dzieci. Ponad połowę swojego życia spędził w więzieniu. Zazwyczaj siedział za czyny związane z pedofilią. Nikt nic nie wiedział. Nic. Babcia nie dość, że nie chciała wierzyć milicji, to jeszcze go w pierwszej fazie go broniła, że to niemożliwe, że to na pewno pomyłka, że to nierealne. Bo naprawdę on się zachowywał w sposób kulturalny, spokojny, taki wyważony. Po raz pierwszy zabija w wieku 42 lat. Jego ofiara to 8-letni chłopiec o imieniu Irek. Polus zwabia dziecko do wynajmowanego pokoju. Najpierw każe mu się rozebrać i dotyka go w miejscach intymnych. Po kilku godzinach nożem kuchennym zadaje ciosy w okolice klatki piersiowej. Chłopczyk umiera natychmiast. Kazimierz dopiero po ataku doznaje satysfakcji seksualnej. No, wtedy dostałem poluzji. Wytrysk nasienia, czyli poluzję, miałem tylko jeden raz po uderzeniu chłopca nożem. Przedtem nie mogłem tego osiągnąć. Uważam, że gdybym wcześniej miał wytrysk, to chłopiec byłby żywy. Kazimierz Polus nie planował, co zrobi z ciałem, jednak szybko zdecydował, że musi się go pozbyć z mieszkania. Jednak, aby to zrobić, musiał przejść przez sąsiednie pomieszczenie, w którym spała jego współlokatorka. Był przekonany, że kobieta o imieniu Eugenia śpi. Jednak gdy przechodził przez kuchnię, stara, trzeszcząca podłoga dała o sobie znać. Kazimierz niósł pod pachą duży pakunek o długości 80-100 cm i szerokości między 30 a 40 cm. Zezna Eugenia w poznańskim sądzie podczas toczącej się 13 lat później rozprawy. Po wyjściu z mieszkania Polus najbliższym pociągiem jedzie na stację Niebuszewo. Następnie kieruje się na wysypisko śmieci i tam porzuca opakowany worek zwłoki. Dopiero po 5 miesiącach ktoś zwraca uwagę na tajemniczy pakunek. Ciało chłopca jest wówczas w znacznym stanie rozkładu. Rodzice identyfikują Irka na podstawie ubioru. Późniejsze badania potwierdzają, że to zaginiony 8-latek. Nie ma wątpliwości, że chłopiec został zamordowany. Jednym z podejrzanych o dokonanie tej zbrodni staje się sprawca, Kazimierz Polus. Trafia na celownik śledczych, ponieważ jest karany za pedofilię. Odsiaduje wówczas wyrok 6 lat więzienia właśnie za molestowanie dzieci. Zaprosił do siebie chłopców pod pretekstem wręczenia rowerka. W identyczny sposób ściągnął do siebie 8-letniego Irka. Polus wytrwale przekonuje, że nie ma związku ze sprawą. Milicja nie zdołała znaleźć wystarczających dowodów i śledztwo zostało umorzone. Kazimierz Polus za ten czyn zostaje skazany dopiero kilkanaście lat później. W
1975 roku kończy się jego wyrok za molestowanie dzieci. Na mocy amnestii wychodzi z więzienia 2 lata wcześniej. Przenosi się do Poznania i tam zabija po raz kolejny. Dworzec główny PKP w Poznaniu. To właśnie tutaj Kazimierz Polus spotyka swoją kolejną ofiarę. Zabójca przyszedł w to miejsce, aby znaleźć partnera do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych. Wtedy nie planował jeszcze zabić. Chciał się po prostu zabawić. Niestety sytuacja wymknęła się spod kontroli. Na dworcu jest również 17-letni Henryk, uczeń szkoły tapicerskiej, który tego dnia wybierał się na kurs doszkalający do niewielkiej miejscowości w okolicach Poznania. Kazimierz zagaduje chłopaka, zaprasza go na spacer. Dowiaduje się, że Henryk szuka pracy. Kazimierz zapewnia, że jest pewne miejsce, w którym Henryk na pewno znajdzie zatrudnienie. Wspólnie udają się w okolice Jeziora Maltańskiego. Wchodzą do barakowozu. Kazimierz Polus dobrze zna to miejsce, ponieważ wówczas tam pracował. Wie, że mężczyźni będą tam zupełnie sami. O tym, co się tam wydarzyło, wiemy już tylko z relacji samego mordercy. Po chwili wyszedłem z barakowozu po wodę, aby zrobić herbatę. Gdy wróciłem, zauważyłem, że Henryk chowa pod ubranie radio tranzystorowej i zbiera się do wyjścia. No to powiedziałem, że daruję mu to, jeżeli zgodzi się na stosunek. Ale on odmówił i uderzył mnie ręką w twarz. Kazimierz traci kontrolę. Chwyta za stojący obok na stole luksfer, czyli szklany element budowlany, który w barakowozie pełnił funkcję popielniczki. Kilkukrotnie uderza Henryka w głowę. Gdy ten upada na ziemię i traci przytomność, Kazimierz rozsuwa rozporek i ściąga mu majtki. Ten widok bardzo go podnieca. Później, w charakterystyczny dla siebie sposób, opowie o tej sytuacji, że na ten widok doznał poluzji. Tymczasem chłopak mocno krwawi i niedługo potem umiera. Polus decyduje się zakopać ciało kilka metrów od barakowozu, w którym doszło do zbrodni. Okolice Jeziora Maltańskiego skrywały te tajemnice przez kolejnych 8 lat. Dopiero po takim czasie zrozpaczona rodzina identyfikuje 17-letniego Henryka na podstawie ubioru, który chłopak miał na sobie w dniu zabójstwa. Rok po dokonanej zbrodni Kazimierz trafia za kratki. Jednak chodzi o zupełnie inne przestępstwo. Za molestowanie 13-latka zostaje skazany na 5 lat. Tym razem ponownie wychodzi na wolność wcześniej. W grudniu 80 roku zostaje warunkowo przedterminowo zwolniony. 2 lata później zabija po raz trzeci. To już ostatnia śmiertelna ofiara. Do zbrodni dochodzi w starym budynku na ulicy 28 czerwca. Po wyjściu na wolność Kazimierz Polus wraca do swojej wcześniejszej pracy. Poznańskiego MPK. To właśnie tutaj poznaje 21-letniego Janusza B. Mężczyźni pracują przy wspólnym myciu wagonów. Z czasem ich relacje stają się coraz bliższe. Pomimo dużej różnicy wieku, mężczyźni sporo ze sobą rozmawiają. Polus dowiaduje się, że Janusz jest w posiadaniu dużego majątku. W jego mieszkaniu znajduje się wiele zagranicznych towarów, które chłopak skupuje już od dłuższego czasu. Jest łatwowierny i cierpi na lekki niedorozwój umysłowy. Opowiada o swoich problemach zdrowotnych. Zdradza również swoje marzenie. Chciałby wyjechać na leczenie za granicę. Kazimierz deklaruje, że może w tym pomóc. Przekonuje, że zna kapitana w Gdańsku, który jest w stanie załatwić lewe paszporty i umożliwić wyjazd do Danii. Jednak nic za darmo. Na początek 24 tysiące. Polus pobiera pieniądze, które szybko wydaje na własne potrzeby. Oczywiście cała ta historia z kapitanem była wymyślona. Kazimierz nie znał nikogo, kto mógłby pomóc wyjechać za granicę. Jednak łatwowierny Janusz nie może doczekać się wyjazdu. Dopytuje, pogania. Przez to relacje mężczyzn stają się coraz bardziej nerwowe. W końcu
Kazimierz ustala konkretną datę wyjazdu. To 15 stycznia 1983 roku. To ważna informacja, ponieważ Janusz zapisuje tę datę w swoim podręcznym kalendarzyku. Ten przedmiot stanie się ważnym dowodem w sprawie. Polus pełni funkcję dozorcy domu na ulicy 28 czerwca. W tym starym budynku na poddaszu zajmuje niewielką kwaterę. Do obowiązków Polusa należało utrzymanie nieruchomości w czystości, czyli on mył klatkę schodową, zamiatał dookoła chodnik, podwórze, miał dbać też zimą, jeszcze zimy wtedy były bardziej obfitujące w śnieg, miał dbać o odśnieżanie i miał zajmować się paleniem w piecu. Także praktycznie, jeszcze co gorsze, miał dostęp niemal do wszystkich pomieszczeń tego domu, w którym się znajdujemy. Często pojawia się tam również Janusz. Jest tam stałym gościem. Przychodzi również 3 grudnia 1982 roku. Mężczyzna nie może doczekać się wyjazdu. Pomimo tego, że do planowanej podróży pozostał jeszcze miesiąc, on jest już gotowy. Ma ze sobą walizkę oraz pozostałą część pieniędzy. Tym razem to znacznie większa kwota, bo aż 70 tysięcy złotych. Kazimierz Polus zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie dłużej kłamać. Tym bardziej, że wyciągnął już od łatwowiernego mężczyzny wystarczająco dużo pieniędzy. Postanawia zabić. Kazimierz atakuje Janusza, gdy ten myje się w jego mieszkaniu. Mężczyzna jest do niego odwrócony tyłem. Kazimierz bierze do ręki siekierę i metalowym obuchem kilkukrotnie uderza Janusza w głowę. Potem zaciska ręce na jego szyi. Według późniejszej opinii biegłych, to właśnie uduszenie było przyczyną zgonu. Przez całą noc zastanawia się, co zrobić z ciałem. Dopiero kolejnego dnia zabiera się za rozkawałkowanie zwłok. Rzeźnik z Wildy używa do tego siekiery oraz sprężynowego noża. Głowę i ręce pakuje do pierwszego kartonu. Do kolejnego, większego trafia tułów. Z kolei dolne kończyny wkłada do worka. Bierze ze sobą 2 z 3 przygotowanych paczek i wychodzi z domu. Nieopodal miejsca zbrodni znajduje się ulica Rolna. Wówczas był tutaj postój taksówek. Polus przychodzi w to miejsce. Wybiera taryfę, wsiada do wnętrza pojazdu. Ma ze sobą 2 makabryczne pakunki. Kieruje się na Junikowo, na peryferię Poznania. W okolicy miejscowości Plewiska wysiada z pojazdu, obok pętli autobusowej. Przechodzi niewielki odcinek drogi. Przy płocie zostawia karton, a obok wyrzuca z worka odcięte ludzkie kończyny. Po czym spokojnie wraca do domu. Na makabryczne znalezisko trafia wracający ze szkoły chłopiec. To widok, którego prawdopodobnie nie zapomni do końca życia. Na miejsce wezwana zostaje milicja. Rusza śledztwo. Na początek funkcjonariusze próbują zidentyfikować nieżyjącego mężczyznę. W lokalnej prasie opublikowany zostaje komunikat zawierający zdjęcia odciętej głowy denata. Szybko udaje się ustalić, że jest to 21-letni Janusz B. Milicjanci wchodzą do jego pomieszczenia. Próbują znaleźć coś, co mogłoby pomóc w rozwiązaniu śledztwa. Wkrótce trafiają na zapiski odręczne dotyczące Kazimierza Polusa. Milicja była już na tropie mordercy. W międzyczasie nastały święta. Wigilia, 24 grudnia 1982 roku. Spędzaliśmy tą Wigilię, znaczy ja spędzałam z rodzicami tą Wigilię, no po prostu spędzaliśmy sami. Zaproponowałam mojej mamie, mówię, przecież tam obok jest człowiek samotny. Ja mówię, to
to tak nie może być, mamo, zaprosimy go. No i rzeczywiście moja mama zaprosiła pana Kazimierza na Wigilię. Było miejsce, znalazł się ktoś, kto zasiadł przy stole, właśnie na tym miejscu. Pan Kazimierz przyszedł, no skrótnie ubrany, no i po prostu zasiadł przy stole. Był moment dzielenia się opłatkiem, był moment do wspólnego jedzenia, posiłku. Tego dnia kobieta widziała Kazimierza Polusa po raz ostatni. Nieco ponad tydzień później został zatrzymany. O ile sobie dobrze przypominam, na początku stycznia, że nagle policja do drzwi, znaczy milicja jeszcze w ten czas, nagle jakieś pytania, czy znamy pana obok, czy wiemy, co się wydarzyło. My byliśmy naprawdę zaskoczeni sytuacją, która nas zastała. To było coś przerażającego. A kiedy się dowiedzieliśmy, że za ścianą został zabity młody człowiek, no nie, tego naprawdę nie sposób opowiedzieć. To było zupełny szok, jak mogło się to wydarzyć, jak mogliśmy nie słyszeć. Tu jest, idziemy na to poddaszek, który użytkował Polus. Weźcie pod uwagę, że on musiał z tymi zwłokami tu wędrować. Tu jesteśmy na piętrze, z którego Polus korzystał. To jest drzwi od jego lokalu. Natomiast tu jest ta toaleta i tu się niewiele zmieniło, zobaczcie proszę. Poznajecie to miejsce w stosunku do zdjęć, co? Aha, czyli tam, to jeszcze jest... To jest oryginalne, tak. To jest oryginalne, ta konstrukcja drewniana również. Kazimierz Polus zostaje zatrzymany. Dwa dni później przyznaje się do zabójstwa Janusza B. oraz wskazuje miejsce porzucenia fragmentów zwłok. W jego mieszkaniu śledczy odnajdują wiele śladów krwi. Pan Polus miał też kota, którego zresztą, który się bardzo troszczył, który był taki, no rzeczywiście bardzo zadbany i w ogóle. I proszę sobie wyobrazić, ja nie wiem, czy w ten czas ktoś zabrał tego kota, czy ja się chciałam nim zająć jakoś, bo już pana Polusa nie było. Ponoć właśnie sierść kota, no była jednym z dowodów na potwierdzenie, że to jednak pan Polus. Po kilku dniach Polus przyznaje się także do dwóch innych niewyjaśnionych zbrodni. Chodzi oczywiście o zabójstwo dziecka z 71 roku oraz zakopane ciało w okolicy Jeziora Maltańskiego. Motyw dokonanych zbrodni budził kontrowersje do samego końca. Według opinii jednego z psychologów, Kazimierz zabił, ponieważ na chwilę przed atakami występował u niego stan frustracji, spowodowany brakiem możliwości zrealizowania potrzeb seksualnych. Jednak inny biegły, seksuolog, nie zgodził się z tą opinią, twierdząc, że żadne z zabójstw nie było popełnione na tle seksualnym. Najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że śmierć dziecka była wynikiem chęci pozbycia się świadka. Kazimierz zdawał sobie sprawę, że chłopiec może go wydać. W przypadku drugiego zabójstwa Polus zabił, ponieważ Henryk odmówił mu kontaktu seksualnego. Ostatnia dokonana zbrodnia, ta najbardziej makabryczna, popełniona została ze względów rabunkowych.
Nie można jednak wykluczyć, że mimo wszystko motywem zabójstw było podłoże seksualne. Kazimierz podczas składanych wyjaśnień wspominał przecież o poluzji, której dostawał po każdym z trzech śmiertelnych ataków. Proces mordercy rusza w lutym 1984 roku. A już 2 miesiące później zapada wyrok skazujący. Sąd w argumentacji wyroku wspomina, że Kazimierz Polus nie umie żyć na wolności i skazuje go na śmierć. To każdy chciał to natychmiast. Po prostu ten Kaziu został na kiju odsunięty, na jakiejś tratwie, jak taki, ta cała sprawa i zupełnie nie było tematu później. Zupełnie. Tam, on gdzieś tam wypływał czasami w jakichś żartach, oczywiście. Na bieżąco babcia była wzywana do sądu też jako świadek. Występowała, gdzie też pozytywnie o nim się wyrażając. Milicja też tu przyjeżdżała dość często, w pierwszej fazie po zatrzymaniu. No i w Głosie Wielkopolskim obserwowaliśmy, co tam się dzieje, bo to było dosyć obszernie opisywane w Głosie Wielkopolskim. Wyrok wykonany zostaje rok później. Wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym miejscu i podążamy w dobrym kierunku. Trzykrotny zabójca po egzekucji trafia na cmentarz na poznańskim Miłostowie. Niewiele dalej, w bezimiennej mogile, spoczywa także jego ostatnia ofiara, Janusz. Zrozumiałem treść zarzutów. Przyznaję się do wszystkich trzech zarzuconych mi w akcie oskarżenia czynów. Uważam, że jestem człowiekiem psychicznie chorym. Dobrowolnie przyznałem się do dwóch zabójstw, o których władze nic nie wiedziały. Więcej szczegółów o sprawie na Kryminatorium. Podcast znajdziecie m.in. na Spotify, iTunes oraz Google Podcast. 5 odcinków o zbrodniach i życiu Kazimierza Polusa. Pierwszy i najpopularniejszy podcast kryminalny w Polsce. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.